Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym roku. Zapraszam Was dzisiaj na film z odkryciami 2018 roku, z odkryciami, z ulubieńcami, z takimi kosmetykami, bez których po prostu makijażu sobie nie wyobrażałam w poprzednim roku. Na pewno słyszycie, że ten głos mam taki trochę nie bardzo, ponieważ jestem przeziębiona. Na Sylwestra nigdzie nie byłam, a mimo wszystko nie wiem dlaczego tak się zaczął po prostu nowy rok. Od 1 stycznia mam i chrypę, i kaszel, i jakaś taka jestem, wiecie, zadżumiona, jak to się mówi. No dobrze, dziewczyny, mam tutaj pudełeczko wypchane po brzegi kosmetykami, które przede wszystkim odkryłam w zeszłym roku. Starałam się naprawdę wybrać te kosmetyki, które, bo wiecie, ja naprawdę bardzo dużo w zeszłym roku kosmetyków lubiłam, używałam i tak dalej, ale starałam się wybrać tylko takie, które rzeczywiście odkryłam w zeszłym roku, które poznałam, które pokochałam i bez których po prostu nie wyobrażam sobie dalszego funkcjonowania w makijażu. Więc tutaj mamy wszystko zawarte. Wiecie co, ponieważ tych kosmetyków jest naprawdę sporo, to nie będę się rozwodziła nad każdym z nich, po prostu po kilka słów na ich temat powiem, a jeżeli gdzieś tam w filmikach je pokazywałam, czy w testach, czy w recenzjach, czy w jakichś, nie wiem, makijażach, to odeślę Was pod spodem, pod filmikiem, w opisie będziecie miały link do tych właśnie filmów. Także zaczynamy. Zacznę od podkładów. Wiecie, że uwielbiam podkłady. W zeszłym roku naprawdę sporo ich używałam, sporo ich lubiłam, naprawdę dużo, dużo podkładów polubiłam. Natomiast udało mi się wybrać tylko trzy. Takie trzy, które naprawdę ze szczerego serca Wam polecam, które bardzo lubię i bez których nie wyobrażam sobie po prostu makijażu. Pierwszy podkład, taki letni mój ulubieniec, to jest Yves Saint Laurent. Ten podkład w tubeczce, na pewno już pamiętacie, pokazywałam go wielokrotnie. Zużyłam go praktycznie w całości, odrobinę jeszcze tutaj zostawiłam na samym dnie, żeby jeszcze troszeczkę go mieć w razie czego. Czy do porównań na przykład, czy nie wiem, sama dla siebie. To jest podkład Yves Saint Laurent Touche Éclat All-in-One Glow Foundation. To jest podkład żelowy, bardzo, bardzo nawilżający. Jak się go nakłada, to jest uczucie, jakbyśmy wodę po prostu rozprowadzały razem z pigmentem. Ma, można powiedzieć, średnie krycie, chociaż no, troszeczkę poniżej średniego, ale na takie niedoskonałości, które bywają w lecie, ponieważ w lecie zazwyczaj przynajmniej ja cerę mam troszeczkę lepszą, mniej jakichś tam, wiecie, wyprysków i tak dalej, to te krycie wystarczające jest dla mnie, w zupełności starcza. Jest to podkład na pewno, tak jak mówię, nawilżający, bardzo ładnie wyglądający na skórze, przepięknie rozświetlający, lekko tą skórę wygładzający i odbijający tak światło, że ta skóra wygląda jakby od wewnątrz była rozjaśniona. Cudny. Uwielbiam ten produkt, naprawdę. To jest podkład, który niestety, mówię niestety, bo ja nie za bardzo lubię zazwyczaj podkłady przepudrowywać, ale to jest jeden właśnie z tych podkładów, które trzeba przepudrować, ponieważ on sam z siebie się nie będzie zbytnio trzymał. Natomiast ja go uwielbiałam pudrować pudrem z tej samej marki, to też jest mój ulubieniec i za chwilę Wam o nim opowiem. To jest Yves Saint Laurent, pudr się nazywa Poudre Compact Radiance. Te zestawienie, te duo idealnie się po prostu u mnie sprawdziło właśnie w lato. Leciutki, niewyczuwalny podkład, super nawilżający, super wyglądający, naprawdę cudeńko. Na lato idealny, idealny na lato. Kolejny, taki można powiedzieć troszeczkę lepiej kryjący, no troszeczkę, sporo lepiej kryjący bym powiedziała. I też jego robiłam test na żywo, tak samo jak tamtego. To jest podkład z La Mer i to jest luksusowy podkład, bardzo drogi, natomiast ja go kupiłam mniej niż za połowę ceny. Myślę, że kwotę, za jaką on jest normalnie dostępny w Douglasie, ja bym za niego tyle nie dała na pewno. Nie to, że on nie jest tyle wart, tylko że szkoda by było mi po prostu pieniędzy na tak drogi podkład. W ogóle na podkład. Jest to podkład, który zapewnia powyżej średniego krycie, który przepięknie skórę rozświetla. Tamten jest bardziej nawilżający. Ten jest nawilżający i go się czuje, tak jakby się, jak się go rozprowadza, to jakby zawierał troszeczkę jakby takiego serum olejkowego, coś takiego. I jest taki bardzo fajny, bardzo plastyczny, bardzo mięciutki, jak się go nakłada. Natomiast on się bardzo ładnie wchłania. On się wchłania w moją skórę tak w 70% mniej więcej i zostawia taką atłasową, wygładzoną, zadbaną cerę. Naprawdę przepiękny jest. Najlepiej mi się nakłada beauty blenderem. Jak się nakłada go beauty blenderem, to nie podkreśla absolutnie żadnych porów. Jak się nakłada go palcami, to czasami nie tyle, że pory, co takie dziurki większe po jakichś nieskonałościach, po pryszczach, może
wypełnić, tak jakby, że wiecie, że coś tam będzie widać po prostu. Natomiast bytym blenderem cudownie się rozprowadza. Wygląda wspaniale, wygląda luksusowo po prostu na skórze. Wykończenie jest takie pół satynowe, pół troszeczkę matowe, ale nie ma takiego, wiecie, też nie widać żadnego pudru na skórze. Wygląda cudownie, naprawdę. Serdecznie Wam go polecam, robiłam jego test i odsyłam Was do tego filmiku, ponieważ naprawdę tam widać, jak on pięknie wygląda na skórze. Także świetny, świetny podkład, bardzo ładnie też pachnie, uwielbiam go. I też zobaczcie, zużycie jest naprawdę bardzo duże. Praktycznie cała butelka jest zużyta. I trzeci podkład, który aktualnie mam na sobie dzisiaj i ten makijaż, który mam na sobie, też będziecie mogły zobaczyć. To jest makijaż wykonany ulubieńcami, które zaraz Wam pokażę dzisiaj. To jest podkład, który też najlepiej mi się nakłada beauty blenderem. Natomiast od razu mówię, że ten beauty blenderem się w ogóle nie nakłada. Krycia w ogóle nie ma żadnego, także ja go nakładam albo palcami, albo pędzelkiem z Real Techniques Buffing Brush. Najlepiej mi się sprawdza tymi dwoma sposobami właśnie. Natomiast ten Forever Undercover, cudowne krycie. Naprawdę to jest najsilniej kryjący podkład ze wszystkich podkładów, jakie mam w swojej kolekcji, jakie w ogóle używałam. Przy czym jest bardzo lekko wyczuwalny na skórze. Praktycznie w ogóle się go nie czuję. Jest bardzo lekki, jest to po prostu podkład, który ma mega dużo pigmentu w sobie. Nakłada się go z odżywieniem, z takim nawilżeniem. Nie jest to podkład matowy, taki od razu suchy i tępy, tylko taki właśnie bardzo fajny, nawilżający po prostu. Ma się odczucie, że to jest nawilżający podkład. Natomiast wchłania się praktycznie do zera w moją skórę. Troszeczkę zostawia takiego lekkiego, delikatnego odbicia, ale jest to efekt, jakbym przypudrowała już skórę. Ale przypudrowała skórę czymś bardzo delikatnym i takim niewidocznym. To nie ma żadnej szpachli, absolutnie. Przepięknie wygładza skórę przede wszystkim, chowa pory, chowa jakieś nierówności na skórze, nie wchodzi za bardzo w zmarszczki. Troszeczkę gdzieś tam może czasami tutaj na przykład tą zmarszczkę uwidocznić tutaj u mnie przy ustach. Najgorsza moja zmarszczka chyba na całej mojej twarzy. Natomiast no, wygląda ślicznie. Świetne krycie, bardzo długotrwały, jest naprawdę cały dzień się trzyma. Czy przepudrowany, czy nie przepudrowany. W zeszłą zimę używałam koloru 013 bodajże, to był bardzo jaśniutki kolor. Natomiast później jak się zaczęło lato, zaczęła się wiosna, to go odsprzedałam i kupiłam sobie w jego miejsce ciemniejszy kolor. I ten uwielbiam też. Świetny podkład naprawdę. I pokażę Wam o dziwo jedną bazę, tylko jedną. To jest baza, która świetnie mi się sprawdza właśnie pod tym podkładem z La Mer i pod tym podkładem z Diora. To jest baza taka lekko odbijająca światło, bardzo delikatnie właśnie tak rozświetlająca, bardzo fajnie rozpulchniająca skórę. Jak się ją nakłada i jak się dotyka skóry, to ma się wrażenie, że ta skóra jest taka pulchniejsza po prostu. Bardzo fajnie, daje odczucie bardzo ładne. Do tego jest nawilżająca, ale nie jest jakaś mocno tłusta czy mocno jakaś klejąca. Bardzo fajnie wygląda na twarzy. I to jest Guerlain seria Meteoritas. Oxygen Care się nazywa. Także też bardzo ją lubiłam. Świetny też zapach. I zużyłam praktycznie w całości opakowanie. Więc to o czymś świadczy. Także to będzie to. Jeżeli chodzi o korektory, mam tutaj dziewczyny, wiecie co, w gardle mi zaschło. Wzięłam leki i tak jakoś zaschło mi po prostu w gardle. Jeden korektor, który uwielbiałam latem i który świetnie mi się sprawdza właśnie do tego podkładu, był to korektor z Becky. To jest może nawet nie korektor, to jest taki jakby rozświetlacz. Ponieważ ten produkt nie ma prawie w ogóle krycia, troszeczkę kryje, tak bardzo delikatnie, ale ma tak niesamowite działanie, po prostu niesamowity kolor, niesamowicie odbija światło, niesamowito ma tą konsystencję i tak wygląda pięknie pod oczami, że nie trzeba po prostu korektora, wystarczy tylko on. On jest też bardzo gęsty i to się, jak się na niego patrzy i się go dotyka, to się ma wrażenie, że on jest za ciężki pod oczy. Absolutnie. I też dziwne, ale nie zbiera się jakoś bardzo w załamaniach. Troszeczkę. Każdy korektor się troszeczkę zbiera, przynajmniej pod moimi oczami, ale naprawdę nie ma tragedii. Jak na taką konsystencję spodziewałabym się większego wchodzenia w zmarszczki, załamania skóry.
To, za co uwielbiałam ten produkt, to fakt, że on cudownie wypełnia dolinę łez. Cudownie wypełnia tutaj to wgłębienie pod okiem. Wypełnia tak, odbija tak światło, tak przepięknie odbija światło, że tak jak wydaje się, tak jakbyśmy nie miały tej dziury pod okiem. Cudownie rozświetla. Naprawdę przefantastyczny produkt i też Wam go pokazywałam w ulubieńcach i w makijażu również, będziecie miały linki pod spodem. Fantastyczny, tak jak mówię, nie kryje za bardzo, ale działa tak magicznie właśnie tym odbiciem i tym kolorem, że no, wygląda wspaniale po prostu pod oczami. I zastępuje w zupełności korektor. Natomiast drugi korektor, którym się aktualnie zakochałam i od naprawdę kilku dobrych miesięcy go używam non stop z każdym podkładem, jest to korektor z Too Faced Born This Way i to jest ten duży korektor taki, on ma 15 ml, jest bardzo wydajny, bo tak jak mówię, używam go praktycznie codziennie. Nie codziennie się maluję, ale wiecie, jak się maluję, to zawsze go używam. I on ma tą taką dużą szpatułkę do nakładania. Świetnie kryje. Nie czuję jakiegoś mega nawilżenia, ponieważ on tak fajnie daje takie lekko jakby satynowe wykończenie pod oczami, ale absolutnie nie wysusza mi skóry pod oczami. Absolutnie. Wygląda świetnie, bardzo ładnie odbija światło, nie ciemnieje, co jest mega, mega istotne. Świetnie kryje, tak jak mówię, bardzo dobrze się trzyma. Absolutnie nie trzeba go pudrować, ponieważ to wykończenie już takie jest. Pozwala na to, żeby nie używać po prostu pudru w tym miejscu. I rozświetla, i kryje, i tak jak mówię, no wszystko robię, po prostu jest idealny. To, czego potrzebuję od korektora pod oczy, to właśnie od niego uzyskałam. Następną rzeczą, którą też tak szybko Wam wspomnę o niej, to jest farbka. Farbka do przyciemniania podkładów z NYXa. W tym roku lato nas naprawdę rozpieszczało, była przepiękna pogoda i chcąc, nie chcąc byłam opalona. Więc bardzo dużo podkładów, które mam, ja nie kupuję podkładów raczej takich ciemnych, po prostu kupuję w miarę jasne. Więc jeżeli były za jasne aktualnie na mnie, to dodawałam sobie właśnie tego miksera z NYXa. Świetny produkt, nie zmieniający właściwości żadnego podkładu. Wiecie dlaczego? Dlatego, że nie trzeba go dużo. Wystarczy naprawdę ździebeczko, żeby przepięknie przyciemnić każdy podkład. Poza tym, ja mam go w kolorze oliw i to jest kolor, który dodaje chłodnego ciepła, tak można powiedzieć. Jeżeli mam za żółty podkład, to dodając jego, ochładzam go troszeczkę, a jeżeli mam za różowy podkład, za chłodny, dodając go, przyciemniam go i dodaję mu właśnie takiego ciepła, ale stonowanego, nie takiego słonecznego, tylko przygaszonego ciepła. Świetny. Nie wiem, jak ja bez tego mogłam żyć, naprawdę. Jeżeli chodzi o puder, dziewczyny, w tym roku używałam kilku pudrów, ale namiętnie używałam jednego i zużyłam całkowicie praktycznie. Też troszeczkę jeszcze go zostało. Ździebko tutaj już mi się rozkruszył, więc go nie używałam, ale jeszcze go mam. To jest puder, który cudownie mi się sprawdza właśnie z tym podkładem Yves Saint Laurent. To jest puder bardzo delikatny, bardzo miałko zmielony, w prześlicznym kolorze, nie zabierający do końca tego błysku, takiego nawilżenia właśnie podkładowi. Wygląda ślicznie, bardzo mocno wygładza skórę. Po prostu daje taki efekt Photoshopa. Śliczny, śliczny puder, uwielbiałam go, bardzo delikatny, bardzo leciutki, fajnie, delikatnie rozświetlający i bardzo fajnie matujący też na dosyć długi czas. Najczęściej go właśnie używałam z tym podkładem, natomiast używałam go później jeszcze z innymi podkładami i też świetnie mi się sprawdzał. Wszystkim podkładom dodawał takiego właśnie wygładzenia, po prostu moja skóra mega, mega fajnie była wygładzona. Nie pokazuję Wam dokładnie tego opakowania, ponieważ o, zobaczcie, ono odbija światło strasznie, to jest takie lustrzane opakowanie, ale pokazywałam ten produkt już wielokrotnie i też odeślę Was pod filmik. Jeżeli chodzi o rozświetlacz, jeden, jedyny rozświetlacz, który używałam właśnie latem, ponieważ jakoś, nie wiem, w tym roku rzadko kiedy po rozświetlacz sięgałam, raczej używałam właśnie bronzer, taki leciuteńko rozświetlający i zaraz Wam o nim opowiem i tak samo róż, który też pięknie rozświetla skórę, więc jeżeli chodzi o sam rozświetlacz, bardzo często używałam tego rozświetlacza bez bronzera. Po prostu jakoś przez pewien czas nie używałam bronzera, tylko sam rozświetlacz, jakoś tak mi się ten makijaż bardzo podobał, ale to był czas, kiedy byłam opalona, kiedy było lato, kiedy tę cerę miałam taką dużo ładniejszą, używałam delikatnego podkładu, także wiecie, czy delikatnego w sensie takiego bardzo, bardzo, bardzo delikatnego.
to używałam właśnie tego rozświetlacza z Becky. Niestety ten kolor, jedyny kolor, który mi się właśnie podoba i pasuje do mojej skóry z tej firmy, to jest kolor opal. Jednak ten kolor jest dość ciemny. Ten jeszcze dość daje radę, ponieważ jak się go ładnie, tak delikatnie nałoży, rozprowadzi, to nie ma takiego efektu. Natomiast próbowałam wczoraj nałożyć ten sam rozświetlacz, ponieważ ten kosmetyk kupiłam w zestawie z tym pudrowym, o tym samym kolorze. Natomiast tamten właśnie pudrowy już jest naprawdę totalnie dla mnie za ciemny, ponieważ jak go nałożyłam, to mega się odznaczał po prostu ten kolor. Błysk był owszem przepiękny, natomiast kolor się po prostu odznaczał na mojej skórze, a tego nie lubię. Więc te kosmetyki właśnie z rozświetlacza są świetne, przepięknie rozświetlają, natomiast do mojej karnacji to tylko opal się sprawdza i tylko niestety na lato. Także no, ale tego bardzo często używałam, przepięknie rozświetla, tylko w sposób taki dyskretny, delikatny, idealny na co dzień. Tamten rozświetlacz w pudrze rozświetla dużo, dużo mocniej. I teraz bronzery. Pierwszy bronzer, który uwielbiałam, ale to nie jest niestety moje odkrycie zeszłoroczne, więc tak szybciutko, to jest bronzer z Makeup Forever Pro Bronze Fusion. Dziewczyny, ja już dobrze dotknęłam denka. Zobaczcie, świetny kolor. Świetny kolor, bardzo dobrze się wpasujący w moją skórę. Zarówno jak jestem opalona, jak jestem blada. Wygląda świetnie, w ogóle się fajnie z nim pracuje, nie trzeba pod niego nakładać pudru. To jest bronzer, który ma takie wykończenie jakby lekko mokre. On jest taki jakby troszkę żelowawy. Taką ma specyficzną formułę, nie jest taki do końca pudrowy i świetnie się wpasowuje po prostu w moją skórę, nawet jak nie mam pudru. Nie robi mi żadnych plam, przepięknie można go, wiecie, stopniować, rozkładać na tych policzkach i kolor mi bardzo, bardzo odpowiada. Plus tego jest to wykończenie takie lekko, nie satynowe, tylko takie lekko jakby mokre. Tak delikatnie się świeci. Bardzo mi się podoba. Bardzo, bardzo fajny produkt, bardzo ładny kolor i naprawdę używałam go ogromnie często. I to jest kolor, kurczę. Będziecie miały na dole oczywiście, bo nie ma tutaj, wszystko się starło. Natomiast drugi bronzer, którego też uwielbiałam, ale to też nie jest moje odkrycie zeszłoroczne, ale kupiłam ten produkt w zeszłym roku. To jest zestaw z Narsa i od razu powiem Wam o tych dwóch produktach, bo są idealne po prostu dwa. I dzisiaj mam też róż na policzkach, tylko że na to nałożyłam trochę pudru, przygasiłam to wszystko pudrem, więc nie wiem, czy będziecie widziały efekt, ale znacie na pewno te dwa produkty. Nars, Laguna oraz Orgasm. Bronzer przepiękny, bardzo ładny, naturalny kolorek. Nie do końca na lato, jak jesteście bardziej opalone, natomiast na zimę, na jesień sprawdza się cudownie. No dzisiaj, tak jak mówię, mam ten, ale bardzo często po niego sięgam. I to jest bronzer, który jest, już nie jest żelowy, natomiast on ma troszeczkę takiego lekkiego połysku. I nakłada się go bardzo małą, cienką ilość, po prostu na pędzelek, tak jakby sam kolor, sam pigment. Nie ma tego takiego chamskiego pudru po prostu na skórze. Bardzo fajny i da się też stopniować, jest bardzo delikatny, uniwersalny, do każdego makijażu po prostu mi pasuje. Natomiast róż jest po prostu przeboski. Przepiękny kolor różowy z lekką taką brzoskwinią, po prostu opalizujący cudownie, ale nie tandetny, on wygląda po prostu bosko. Przepiękny, zresztą wiecie, znacie na pewno. Strasznie mnie denerwują moje włosy. Przepraszam, że ja się tak macam cały czas, ale kurczę, wiecie co, tak mi się podobały te fale, te loki, jak zdjąłam te wałki termiczne dzisiaj z włosów, o czym będę Wam opowiadać w kolejnym filmie, ponieważ miałam dzisiaj loki, dziewczyny. Może wstawię Wam zaraz zdjęcie, jak pięknie wyglądały moje włosy zaraz po zdjęciu termoloków. Natomiast teraz wyglądają tak. Spójrzcie, minęło chyba ze 4 czy 5 godzin. Loków brak. Niestety, no ale dobra, muszę chyba kupić lakier do włosów.